Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Raz na jakiś czas ktoś dokona czegoś przełomowego i bardzo, bardzo nieortodoksyjnego w świecie broni palnej. Czasem dzieje się to w Belgii, w Herstal, czasem w Rosji, w Iżewsku, a czasem, a właściwie bardzo często, w Cocoa na Florydzie, bo tam siedzibę ma firma Keltec, a ta firma praktycznie za to się nie weźmie, to wychodzi coś cudacznego. I dzisiaj przed Wami Keltec RDB, wyprodukowany przez Aresa na licencji EMG. Więc trochę USA jest teraz w moich rękach. Możesz wybrać jeden z trzech kolorów. Oliwka, czarny bądź tan. I jedną z dwóch długości magazynka. Krótki bądź długi. Ponieważ oba takie magazynki, a są to midcapy, znajdują się w pudełku. Ale nie przejmuj się, jest ta replika kompatybilna również z innymi magazynkami do M-ki. Midcapami, highcapami, a nawet magazynkami bębnowymi, choć trzymanie takiego pod pachą nie będzie super wygodne. Bardzo łatwo ocenić, z czego wykonana jest replika. Podobnie jak w oryginale, wszystko to, co jest w kolorze tan, wykonane jest z bardzo, bardzo wysokiej jakości wytrzymałego polimeru, a wszystko, co jest czarne, oprócz tylko stopki kolby, która tu jest gumowa, wykonana jest z metalu, aluminium bądź pewnych elementów stalowych. Keltec RDB to replika bullpapa, co znaczy, że magazynek znajduje się za spustem. Co również oznacza, że replika jest nieco ciężka na tył. Jednakże, gdy złożymy się do niej, to cała ta masa dystrybuowana jest, ta większość tej masy dystrybuowana jest na naszą klatkę piersiową, więc jest to naprawdę wygodne. Przy okazji, gdy mamy mniej masy na przodzie, dużo łatwiej operuje się nam repliką. Dzięki temu, że jest to bullpap, lufa wewnętrzna, również zewnętrzna, jest dłuższa niż w tej samej długości karabinków w układzie klasycznym. Więc możesz użyć tego zarówno w lesie, jak i bezproblemowo w CQB. Dla porównania standard skala 1:1 Uzi. Tak, PSO jest na tym Uzi. I co mi zrobisz? Także czy w lesie, czy w budynku można mieć tutaj kupę zabawy. Na górze komory zamkowej znajduje się szyna RIS do montażu optyki bądź mechanicznych przyrządów celowniczych, gdybyś zdecydowała się na coś, na tego typu wybór. A decyzja należy do Ciebie, bo replika jest bez żadnych przyrządów mechanicznych czy optycznych. Tak czy siak, wszystko co potrzebujesz znajdziesz w naszym sklepie. Na dole szyna RIS do montażu dodatkowych akcesoriów, jak dwójnóg, chwyt wszelkiego rodzaju, latarka, szmery, bajery, lasery, granatnik, whatever. Chcesz zamontować, zamontujesz sobie, a sam chwyt jest bardzo wygodny. Jest tu charakterystyczna faktura z takich kwadratów, bardzo charakterystyczna właśnie dla Kelteka. Replika świetnie się składa, bardzo wygodnie trzyma się ją w rękach. Można ceklampić, powiedzmy, jeżeli ktoś jest średniego wzrostu, bo dla osoby wyższej będzie to nieco trudniejsze z tego względu, że kolba, jak w większości bullpapów, jest tutaj nieregulowana, więc trzeba się po prostu przyzwyczaić. Po lewej stronie znajduje się rączka przeładowania, która właściwie służy tylko do tego. Jeżeli jesteś leworęczny, możesz przełożyć ją również na prawą stronę. Zaczepy pasa nośnego, jeden na samym przodzie, jeden metalowy tu, drugi metalowy, który również obraca się tu i jeden również wykonany z tworzywa na kolbie, a właściwie na komorze, końcu komory zamkowej, bo to układ bezkolbowy. I po drugiej stronie również mamy odwzorowane zaczepy pasa nośnego. Bezpiecznik, selektor ognia jest obustronny, podobnie jak zwalniacz magazynka, do którego przejdziemy za chwilę. Zwalniacz magazynka jest obustronny, powstał z wygiętego elementu stalowego, który działa również jako sprężyna powrotna. Można zwalniać go po prostu cofając rękę, tylko zwróćmy uwagę, że nie każdy magazynek sam sobie wypadnie, ale jak sam sobie wypadnie, to pamiętajmy, żeby nie zgubić go przypadkiem na polu walki. Oczywiście można zwalniać w ten sposób, bardzo podobnie jak w taworze i innych nowoczesnych konstrukcjach typu bullpup.
No i tak, przyglądamy się tej replice i patrzymy, i właściwie jak tutaj wyregulować hop-up. No jest na to sposób, wystarczy wyciągnąć magazynek i mamy dostęp do komory hop-up, choć nawet mój mały palec nie jest w stanie jej dosięgnąć. No cóż, taki projekt. Na szczęście Ares pomyślał też o tym. I w chwycie pistoletowym mamy schowany malutki, ciupki, maleńki śrubokręcik i jego używamy do regulacji komory. Nie żartuję, tak to wymyślili. Działa, a jak działa, to nie komentujcie, że nie jest mądre. Na wszelki wypadek miałbym jeszcze jakiś wkrętaczek albo 5 pochowane po urządzeniu. Aby dostać się do miejsca na akumulator, potrzebujemy zdjąć front. Może nam się przydać do tego śrubokręcik, ponieważ trzeba wybić ten jeden pin. Jest dość ciasny, ale to dobrze, bo nie wypadnie. I teraz z pewnym, acz delikatnym ruchem ściągamy osłonę. Jest tutaj miejsca wystarczająco na akumulator 11.1 1100 mAh bądź coś nieco większego i bez problemu ta replika jest przygotowana, żeby obsłużyć 11. Czas powiedzieć trochę, co replika ma w środku. Lufa wewnętrzna 430 mm, jeśli chodzi o komorę, to już ją widzieliśmy. Spust. Zazwyczaj w bullpupach jest tu taki ordynarny stalowy pręt. W tym wypadku, nie wiem, czy usłyszycie to dobrze, te kliki to mikrostyk. Tak jest. Spust nadaje się do tego, by zrobić tego precyzyjną replikę bezproblemowo. Spust połączony jest z MOSFETem, który jest programowalny, jednakże programator należy nabyć osobno. 11.1 na początek bez problemu, bez wymiany żadnych części. A jeżeli martwisz się o to, że części mogą być niestandardowe, no bo gearbox jest tu specjalnie zaprojektowany do tej repliki, nie przejmuj się, jest bardzo wytrzymały, powinien również nasze tuningi mocowe naszego polskiego rynku przeżyć. Tym bardziej, że takie części jak tłok, zębatki, silnik czy chociażby dysza są tutaj standardowe, więc nie będzie problemu z wymianą. Silnik high torque. Jest tutaj również system wymiany sprężyny, jednak jest on na tyle wolny, że przyspieszymy wideo. Tada! Do testów na chrono użyjemy kulek 0,2 g firmy Specna Arms Edge oraz akumulatora 11.1 firmy Specna Arms. Jeśli zastanawiałeś się nad wyborem bullpupa, który będzie wyjątkowy i unikalny, no to te repliki są dla Ciebie. Jeśli chodzi o Kelteka, to mieszane uczucia są zarówno wśród airsoftowców, jak może przede wszystkim wśród tych, którzy są fanami broni palnej. Jedni je kochają, inni nienawidzą, ale ciężko jest przejść obojętnie. Replika, jeśli chodzi o wykonanie, w większości oczywiście z tworzywa, ale jest to bardzo grube tworzywo, więc nic tutaj się nie rusza. Zresztą, podobnie jak oryginał, replika skręcona jest z dwóch kawałków tworzywa. Jeśli chodzi o performance, no to mamy tutaj możliwość szybkiej wymiany sprężyny. Części wewnętrzne nadają się do tuningu, a lufa wewnętrzna wystarczająco długa do tego, żeby bawić się w lesie, a sama replika wystarczająco krótka i kompaktowa, żeby bawić się nią w terenie zabudowanym czy w środku pomieszczeń. Jeżeli zainteresowany jesteś zakupem tej repliki, no to wiesz, gdzie ją znaleźć. Gunfire czeka na Twoje zamówienie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV.